Sytuacja pracowników niemieckiej firmy Lighthizer jest nadal bardzo ciężka. Dostają wypowiedzenia, a wynagrodzenia nawet w obiecanej połowie pensji nie zostały wypłacone. 76-letni mieszkaniec gminy Włoszakowice jest 37. osobą z regionu leszczyńskiego, o której badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem. Policjanci z Leszna i Jeleniej Góry zatrzymali sprawcę kradzieży dwóch samochodów. Odzyskano jeden ze skradzionych pojazdów wart 65 tysięcy złotych. 45-latek z powiatu górowskiego został już aresztowany na okres 3 miesięcy. Zatrzymanie miało miejsce na terenie Jeleniej Góry. Najmłodsi mieszkańcy Leszna mogą ponownie korzystać z placów zabaw, jednak na razie jeszcze nie ze wszystkich. 718 firm, 5545 pracowników. To bilans pomocy dla przedsiębiorców z miasta Leszno w ramach rządowej tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Wznowiono bezpośrednią obsługę osób korzystających z bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Leszna. Urząd Miejski Śmigle organizuje konkurs plastyczny Mój Wymarzony Dzień Dziecka dla dzieci do lat 12. Prace w formacie A4 powinny trafić do urny podawczej w holu urzędu do 8 czerwca. Burmistrz Ponieca Jacek Widyński otrzymał wysoką ocenę radnych. Jednomyślnie udzielili mu wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.